Cześć. Witajcie na kanale Totalny Odlot. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam top 5 największych lotnisk w Polsce. Zapraszamy do oglądania. Numer 5. Port lotniczy Warszawa-Modlin, EPMO. Lotnisko obsługuje loty krajowe i rejsy czarterowe. Obecnie w Modlinie operuje tylko jedna linia lotnicza, Ryanair. Lotnisko zostało otwarte w 2012 roku. W 2018 roku obsłużyło 3 81 000 pasażerów. Droga startowa ma 2,5 tysiąca metrów długości i 45 metrów szerokości. Pierwszy regularny samolot rejsowy typu Airbus A320 wylądował w Modlinie 15 lipca 2012 roku o godzinie 17.30. Był to Wizz Air z Budapesztu. Jednak po zamknięciu lotnisk 22 grudnia 2012 roku, na ponownym otwarciu w 2013 roku został już tylko Ryanair. Jak dotąd Ryanair wykonuje 49 regularnych połączeń z Modlina. Numer 4. Port lotniczy Katowice-Pyrzowice, EPKTA. Otwarte w 1966 roku. W 2018 roku obsłużyło 4 838 000 pasażerów i wykonało 41 000 operacji. Droga startowa ma 3200 metrów długości i 45 metrów szerokości. W 2005 roku w Katowicach wylądował największy samolot na świecie, sześciosilnikowy Antonow 225. W Katowicach ciekawe połączenie obsługuje Wizz Air, który lata z Katowic do Dubaju. 27 października zdarzył się dziwny incydent. Boeing 737 wyczarterowany przez ONZ zniszczył część świateł podczas zbyt niskiego podejścia do lądowania. Bez ofiar i rannych. Numer 3. Port lotniczy Gdańsk-Rębiechowo, EPGD. Otwarte w 1974 roku. W 2018 roku lotnisko obsłużyło 4 980 000 pasażerów i przeprowadziło 46 000 operacji. Droga startowa ma 2800 metrów długości i 60 metrów szerokości. 31 marca 2012 roku został uroczyście oddany do użytku terminal numer 2. Kosztował prawie 248 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej 87 milionów złotych. Najciekawsze samoloty na EPGD to Swiss Airbus A220, KLM Embraer 190, Lufthansa Airbus A319 i Cargo 757 DHL. Numer 2. Port lotniczy Kraków-Balice, EPKK. Lotnisko zlokalizowane jest obok 8 bazy lotnictwa transportowego w Balicach i współużytkuje z nią drogę startową o wymiarach 2550 metrów długości i 60 metrów szerokości. Imię Jana Pawła II nadano lotnisku w 1995 roku. Papież Jan Paweł II podczas swego pontyfikatu gościł w Balicach wielokrotnie, podczas swoich pielgrzymek do Polski. Od niedawna do Krakowa regularnie lata lotowski Dreamliner z Chicago, a także Fly Dubai na Boeingu 737. W 2018 roku Kraków obsłużyło 6 700 000 pasażerów i wykonało 51 000 operacji. Numer 1. Lotnisko Chopina w Warszawie, EPWA. Założone w 1934 roku na lotnisku wojskowym jako port lotniczy Warszawa-Okęcie. Jest to największe polskie lotnisko, obsługuje loty rozkładowe, czarterowe i cargo i jest bazą polskich linii lotniczych LOT. W 2018 roku lotnisko obsłużyło 17 700 000 pasażerów, czyli 38% wszystkich pasażerów w Polsce. W 2001 roku lotnisku w Warszawie nadano imię Fryderyka Chopina. W Warszawie ujrzymy samoloty z całego świata, m.in. Emirates na Boeingu 777, Qatar Airways na przykład na Airbusie 350 i lotowskiego Dreamlinera. Najciekawszym samolotem cargo jest MD-11. Jako jedyne w Polsce pasażerskie lotnisko Warszawa ma dwa pasy o kierunku 11.29 i 15.33. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z następnym materiałem. Do następnego odcinka. Cześć!